cnotą, która w nim najbardziej jaśniała, była nadzwyczajna miłość bliźniego, a szczególnie nad ubogimi. Odznaczył się on czynnym miłosierdziem, niezmordowanego poświęcania się dla ubogich, pomimo że od lat najmłodszych ciężką i ciągłą chorobą był dotknięty. Jest on żywym dowodem, jak prawdziwie chrześcijańska miłość umie przezwyciężać wszelkie przeszkody, które utrudniają jej spełnianie. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło ojca Prokopa Kapucyna, Żywot świętego Jana Rossi. Książkę oraz audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl. Czas dla dzieci! Czas dla rodziny! Miłość to obecność. Słuchaj, czerp i rozmawiaj. Spotkanie z powiastkami kanonika Schmidta. Zupa. Nasza zupa jest dzisiaj strasznie chuda i wodnista. Nie można jej jeść. Bardzo niesmaczna. Tak się żaliła mała Magdusia i położywszy łyżkę, nie chciała kończyć obiadu. Nie jedz, kiedy niedobre, odpowiedziała mama. Za to na kolację przyrządzę smaczniejszą zupę. Po obiedzie poszły do ogrodu, gdzie kopano kartofle. Mama kazała Magdusi wybierać co największe i jeszcze przed zachodem słońca powkładać do worków. Sama zaś wzięła się do motyki. Wieczorem, wróciwszy do domu, zastawiła kolację. Magdusia wzięła do ust łyżkę i skosztowawszy zawołała: o, to mi dopiero zupa! Ani jej porównać z tamtą, co była na obiad. I zjadła pełen talerz, a gdy ostatnią wysączyła kropelkę, mama roześmiawszy się rzekła: dowiedzże się, moja Magdusiu, że to właśnie ta sama zupa, której nie chciałaś jeść na obiad. A wiesz, dlaczego wydała ci się teraz tak smaczną? Oto dlatego, żeś całe południe pracowała, a po pracy każdy posiłek bardziej spragniony i smaczniejszy. Próżniactwo do najdroższych przysmaków zniechęca. A więc, dzieci, do pracy zabierzcie się żwawo. Po niej nawet chleb suchy, jak marcepan nęci. Bo praca jest najlepszą pokarmów przyprawą. Zaczerpnięte opowiadania pochodzą z dzieła 150 najcelniejszych powiastek kanonika Schmidta. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.